Dzień dobry. Witam Was, drodzy, w imieniu naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa z Kościoła Ewangelickiego w Lesznie. Pozwólcie, że podzielę się z Wami hasłami dnia. Pierwsze z nich zapisane w Księdze Proroka Izajasza w 42 rozdziale. Ja, Pan, powołałem Cię, abyś otworzył ślepym oczy, wyprowadził więźniów z zamknięcia, z więzienia tych, którzy siedzą w ciemności. Drugie to relacja Ewangelisty Marka, 10 rozdział Ewangelii. Jezus przystanął i rzekł: zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc: ufaj, wstań, woła cię. To, co nas z pewnością uderza w tych wersetach, co dostrzegamy na samym początku, to osoby niewidome. Brak wzroku, brak jednego ze zmysłów. Coś, co trudno nam sobie wyobrazić, bo przecież widzimy, możemy skierować wokoło nasz wzrok, spojrzeć, zobaczyć. Niektórzy z nas być może potrzebują okularów, które pozwalają zobaczyć, dojrzeć dokładnie, lepiej, ostrzej. Mamy medycynę, która leczy, która pomaga, abyśmy mogli widzieć. Ale ktoś, kto traci wzrok, traci bardzo wiele. Traci to, bez czego nie bardzo potrafimy sobie wyobrazić nas, nasze życie. Życie niewidomego w czasach Jezusa było pasmem goryczy. Był zupełnie zdany na inne osoby, na swoich bliskich, na swoją rodzinę. Tam, gdzie go zaprowadzili, tam mógł pójść. Przeważnie w pobliżu świątyni, czy też często uczęszczanych dróg, aby mógł usiąść, żebrać i w ten sposób zarabiać na życie. Niewidomi w czasach Jezusa byli analfabetami. Nie znali prawa, nie znali pism, a więc byli uznawani za mniej pobożnych Żydów. Pewien niewidomy siedzi przy drodze, po której idzie Jezus. Woła Jezusa, chce, aby mu pomógł. W pewnym momencie Jezus słyszy jego wołanie, każe swoim uczniom, aby poszli po owego niewidomego. Zawołajcie go. I zawołali ślepego, mówiąc: ufaj, wstań, woła cię. Idzie do Jezusa, a on otwiera jego oczy. Może przejrzeć, może widzieć, może spojrzeć na otaczający świat, może cieszyć się pięknem. My jesteśmy powołani do tego samego. Ja, Pan, powołałem Cię, abyś otwierał ślepym oczy. I drodzy, nie wszystkich nas powołał do tego, aby być lekarzem, okulistą, aby w ten sposób pomagać. Ale przecież możemy otwierać oczy. Możemy pozwalać dostrzec. Możemy pozwalać dostrzec miłość Boga, która jest w Jezusie Chrystusie. To otwieranie oczy naszych bliźnich jest przynajmniej tak samo ważne. Bo otworzyć czyjeś oczy, to zmienić jego życie, to nadać zupełnie inną jakość, pozwolić dostrzec coś innego,
z lepszej perspektywy. U proroka Izajasza to otwarcie oczy jest przyrównane do wyprowadzenia więźniów. Ten, który jest uwięziony, w niewoli, ograniczony, wychodzi poza mury swojej celi, poza mury więzienia. Jest wolny. Pozwalajmy, drodzy, dostrzec miłość Boga, która jest w Jezusie Chrystusie. Pozwalajmy innym dostrzec w Jezusie Chrystusie Pana i Zbawiciela. Otwierajmy oczy. Prowadźmy ludzi do wolności, która jest w Jezusie Chrystusie. I niech dobry Bóg nam w tym dopomaga. Życzę wszystkim błogosławionego, dobrego dnia. Dostrzegajmy. Patrzmy i dostrzegajmy.